witam ponownie u amatora w kuchni. Dzisiaj zrobię sobie kaszankę. Kaszankę, ale białą. Białą kaszankę. Dlaczego białą kaszankę? No dlatego, że nigdzie nie mogłem dorwać krwi. Nie jeżdżę na świniobicia. Także będzie to tak wyglądało. A w internecie widziałem tam różne proszki z krwią niby takie do rozpuszczania, no ale wolę nie ryzykować. Zrobimy białą kaszankę. A z czego to zrobię, to już Wam pokazuję. Przedstawiam Wam tutaj moje składniki, z których zrobimy kaszankę. Co to będzie? Ja tutaj mam kawałek łopatki, tutaj mam podgardle, no i oczywiście tutaj mamy wątróbkę. Wątrobę, słuchajcie, też nie kupiłem wieprzowej, mam drobiową, ale na 100% to wszystko wyjdzie. No i tutaj mam golonkę, ale raczej jej nie wykorzystam, to będzie na inną okazję, ale razem sobie wszystko pogotuję. Co dalej do kaszanki będzie potrzebne? Kaszy. Ja tutaj użyję kaszy perłowej, grubej. Z przypraw będziemy mieć wiśń laurowy, ziele angielskie, pieprz oraz sól. No a do tego wszystkiego potem, żeby tą kaszankę do czegoś wsadzić, no to mam takie sztuczne jelita plastikowe, no i kawałek sznurka. No i w ten sposób by to wszystko wyglądało. No a ja teraz muszę wszystko to, co tutaj mam, oprócz na razie naszej wątróbki, pogotować jakiś czas, doprawić właśnie tymi przyprawami, co Wam powiedziałem. No a jak będzie wszystko gotowe, no to wtedy będziemy to wszystko mielić. Także zapraszam do oglądania. A ja teraz, tak jak wcześniej powiedziałem, wszystko rzucam do garnka z wodą i działamy. Będziemy to wszystko razem gotować. No a ta golonka, no to już pójdzie do czegoś innego. Ale niech się będzie wszystko razem w tym garnku, niech się gotuje. Załączamy i za chwilę dorzucę jeszcze liścia laurowego i ziele angielskie. Ja tutaj dorzucę 4 liście laurowe i 5 kulek ziela angielskiego. No i to w tej chwili zostawiam na wolnym ogniu jakieś 2 godziny, aż będzie to miękkie. Około 1,5-2 godziny. Nasz wywar z mięsa teraz sobie popieprzę i posolę, tak aby troszeczkę nabrało smaku. Pamiętajcie, próbujcie i pieprz. I to w tej chwili na razie wszystko. Niech nam się to wszystko gotuje dalej. Pamiętajcie, że ten wywar będzie nam później potrzebny, aby w nim zagotować kaszę i później ją jeszcze ewentualnie podlać. Dlatego ten wywar z mięsa będzie nam potem w dalszej części potrzebny. Pamiętajcie, żeby go nie wylewać. No i na razie jest ok. Przyszła pora, aby naszą kaszę odpowiednio przygotować. Ja tutaj mam 400 gram kaszy i ja to teraz zaleję naszym wywarem z tego mięsa, co nam się robiło. Czyli około litra tego wywaru biorę teraz i użyję go do ugotowania kaszy. I teraz tą kaszę będziemy gotować do momentu, aż cały wywar, ta kasza chłodnie. Zobaczcie, kasza wciągnęła cały nasz wywar, więc ja teraz ją zostawiam, niech ona sobie dojdzie. Można to zrobić jeszcze starym, dobrym sposobem, czyli można zawinąć w koc, aby ona
dobrze wszystko później wchłonęła ten cały wywar i doszła. A my teraz w międzyczasie zajmiemy się już naszym mięsem. Mięso wyciągnąłem przed chwilą z garnka, z wody i teraz ja będę musiał to wszystko fajnie pokroić na mniejsze kawałki, tak aby potem można było dobrze wszystko zmielić, więc ja sobie to teraz pokroję na mniejsze kawałki i wszystko za chwilę powędruje do maszynki. Ja w tej chwili sobie odleję jeszcze do naszego garnka, następnego garnka naszego wywaru i w nim przygotuję sobie, podgotuję sobie wątróbkę. Tak około 10 minut w zupełności starczy. Ja mam tej wątróbki około 400 gramów. Więc 10 minut dajmy jej, aby ona doszła w tym wywarze i w zupełności to starczy. Zbliżamy się do praktycznie końca naszej roboty przy kaszance. Wszystkie składniki mam już gotowe, przyszykowane do przemielenia przez maszynkę. Kasza prawie gotowa. Zobaczcie sami. Tutaj mamy mięso pokrojone w kawałki. Wątróbkę już wyłączam w tej chwili, bo już jest dobra. No a tam mamy kaszę. Słuchajcie, ja to wszystko teraz przemielę, oprócz oczywiście kaszy. Wątróbka i mięso przemielimy, później zmieszamy z kaszą i doprawimy solą i pieprzem. Patrzcie. Ja mielę na takim nie za grubym sitku, na drobnym. Nie ma to dla mnie różnicy żadnej i tak to wszystko później trafi do żołądka i tak. No to zaczynamy. Zobaczcie, mięso mamy przemielone, ale ono jest suche. Dlatego podczas wyrabiania mięsa i naszej kaszy, kasza i mięso, ja dodam do tego jeszcze wywaru, który jeszcze tam się z golonką gotuje, tak aby to łącznie nie było suche, tylko takie lekko wilgotne. No i później to doprawimy i solą i pieprzem, a później to już do nakładamy do naszych sztucznych jelit. A to zaczynamy nasze dzieło. Ja tutaj wkładam do tego kaszę, mięso, do tego dolewam naszego wywaru i będziemy to mieszać i doprawiać. Zobaczymy. No, już jest fajnie wilgotne. Musicie po prostu sprawdzać, jak to mięso wygląda, czy nie jest za suche. No i to cała polityka. Teraz sobie tego skosztuję. Zobaczymy, jak smakuje. No na pewno damy pieprz i sól, bo jest mało. I pamiętajcie, próbujcie, bo to jest najważniejsze w tym wszystkim. I zobaczcie, praktycznie kaszanka gotowa. Biała kaszanka. Przepyszna będzie. To jest dopiero część tej roboty, bo potem musimy wziąć i to jeszcze zaparzyć. Ale to za chwilę. Pierw musimy to wszystko wyrobić.
kosztować jeszcze troszeczkę wywaru. O! I już fajna konsystencja nam się zrobiła. Sądzę, że w zupełności to starczy. No, kaszanki będę miał, powiem wam, chyba całą rodzinę poczęstuję, bo jest tego sporo. Wyśmienita kaszanka nam wyszła. No i teraz najgorsza. Nie lubię tej roboty, ale to trzeba upchać teraz do tych jelit. Także za chwilę pokażę wam jak i jedziemy z tym koksem. No i teraz ta praca, której za bardzo nie lubię. Słuchajcie, ja będę robił takie kawałki mniej więcej 20 cm do 30 maksymalnie. Proszę, raz, ściskamy i dwa. Dobra. Powietrze wypchamy stąd i możemy działać. Ok, no i nabijamy, jedziemy z koksem. No i zobaczcie, coś takiego, ja sobie to jeszcze ugniotę, zawiążę z tej strony i proszę, takie kawałeczki ja sobie robię, więc tak to wygląda moja biała kaszanka. No to co, zobaczymy się jak ja to wszystko skończę, a potem będziemy to wszystko parzyć. No i proszę bardzo, kaszanka gotowa do parzenia teraz, więc ja tutaj do tego wielkiego garnka wstawiam wodę i będziemy parzyć. Słuchajcie, jak parzyć kaszankę czy tam inne wyroby. Ja kaszankę będę parzył w około 80-90 stopniach Celsjusza przez około 30 minut. Jak to zrobię, to potem kaszanka zaraz powędruje do zimnej wody. No i to jest cała polityka. Słuchajcie, jeśli nie macie termometra, ja akurat nie mam termometra, gdzieś mi się zapodział, a miałem, więc ja wodę wstawię, żeby zagotowała się, później przykręcę i mniej więcej od czasu do czasu, jak tam zobaczę jakiś bąbelek, jak się wydobędzie, to się nic nie stanie i od tego momentu będziemy robić 20-30 minut, także w zupełności starczy. Zapraszam. Pilnując oczywiście, żeby nam woda się nie zagotowała. No i to wszystko na obecną chwilę. Także 30 minut, 80-90 stopni. No i to wszystko zrobi się. To chłodzimy i finito. No i ja zakończyłem już proces parzenia naszej kaszanki, więc teraz za chwilę odlewam tą wodę tutaj z tego garnka i będę teraz ją chłodził, tą kaszankę. Także odlewamy wodę, nalewamy zimnej wody. Kilka razy jeszcze zmienię pewnie tą wodę, ze 2-3 i niech ona się wychłodzi. Także do dzieła, a potem, no to już chyba na wieczór dopiero pokażę wam, jak ona w lodówce trochę postoi. Przekroimy ją i obejrzycie, jak wyszła. Także teraz tyle wam wrzątek. O, alarm. Właśnie wyłączam.
czyste, jak powiedziałem, już Wam nie będę pokazywał, jak to zalewam, bo nie ma sensu, wiadomo, że trzeba wody nalać i tak dalej, zimnej. Także zapraszam już teraz na efekt końcowy, jak ona wystygnie i poleży trochę w lodówce. Przyszła pora na unboxing naszej domowej białej kaszanki, więc mam tutaj odpowiednie urządzenie do tego, więc zaraz sprawdzimy, jak to wszystko wygląda. Proszę bardzo, i w środku wygląda ona tak, a w smaku zaraz się przekonamy, wyciągniemy, zobaczcie, zobaczcie, jest, zobaczcie, aż się tak się fajnie złączyła, no, no, biała kaszanka, no, coś niesamowitego, naprawdę, ja jestem zadowolony, bo wyszła pyszniutka, także polecam gorąco zrobić sobie samemu, jak ja potrafię, to i Ty potrafisz, także zapraszam, oglądaj i rób. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie, Amator w kuchni, hej.